Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia wywołał Macieja Wąsika. Tu siedzi poseł. Jarosław Kaczyński podczas sobotniego wystąpienia na Wiecu Prawa i Sprawiedliwości w Płocku zwrócił się do obecnego na sali Macieja Wąsika. Nie możemy się godzić na te nadużycia, które dotyczą posłów z tego okręgu, grzmiał prezes PiS. Były poseł, który niedawno opuścił areszt, nie krył emocji. Jarosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami Płocka. Jarosław Kaczyński w ramach kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi spotkał się z mieszkańcami Płocka. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił m.in. o sytuacji Orlenu, którego siedziba mieści się właśnie w tym mieście. Podkreślił, że, jego zdaniem, krytyka funkcjonowania koncernu w obecnej formie, to ataki osób, które nie chcą, aby Polska była silna. Dlaczego wszystko, co może nam dawać siłę, przewagę, zbliżanie się do bogatych państw Europy, jest kwestionowane? O co tu chodzi? O polski interes narodowy? O siłę Polski? Ta siła jest przecież przesłanką wolności. Tylko silna Polska może być wolna, mówił Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński odniósł się do aresztowania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Jarosław Kaczyński nie zlekceważył faktu, że na sali obecny jest Maciej Wąsik. Prezes PiS odniósł się do niedawnego aresztowania byłych szefów CBA. Podkreślił, że zarówno Maciej Wąsik, jak i Mariusz Kamiński podjęli ciężką pracę, by walczyć z korupcją, a oskarżenia wobec nich są formą zemsty. Prokuratura umarzała i sądy umarzały te oskarżenia, a mimo wszystko twardo dążono, żeby skazać i to pod jakimiś zupełnie niebywałymi zarzutami, że tak zwana afera gruntowa, ta, która dotyczyła nieżyjącego już Andrzeja Leppera, została wymyślona, kontynuował Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński, tu siedzi poseł Wąsik, poseł. Musimy podjąć wszystkie możliwe prawem środki, żeby ta władza się zmieniła. Nie możemy się godzić na te nadużycia, które dotyczą posłów z tego okręgu. Tu siedzi poseł Wąsik, poseł do polskiego parlamentu, nawoływał prezes PiS. Przypomnijmy, że kilka tygodni temu marszałek Sejmu Szymon Hołownia stwierdził, iż zgodnie z artykułem 99 Konstytucji RP Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński nie są już posłami, gdyż ciąży na nich prawomocny wyrok. Zgodziła się z nimi Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. Sami zainteresowani i inni politycy PiS nie uznają tego.